kąta ciszy, zagubiony w czasie. Wiatr tylko trawy kołysze. Właśnie. Bez większych wydarzeń, bez maszyn od poskotu, można pomarzyć. Potem iść, nie słysząc kroków przez zieleń miękkiej łąki, cieszyć się z jasnych obłoków, z kobronki sięgać wzrokiem płucikiem błękitu. Głos myśli słyszeć, czuć zapach żyta, napisać wiersz, cichy, łagodny, jak głos duszy ptasiej, jak błękit pogodny, jak uważnie. Nie widziałam cię kupę lat. Patrzę, a tu stoi przede mną taka laska. Cudownie, kochana, wyglądasz. Cudownie. Zgadzam się. No dziewczynki, napijmy się. Tak, no to co? Rad rzeką. Chcę ci powiedzieć, że Karol na 2 tygodnie zostaje u mnie. Tak. Musi zaopiekować się moimi kotami. Bo ja wyjeżdżam w podróż poślubną na Kanary. Ale zaraz, zaraz. Jeszcze nie przedstawiłam ci swojego męża. No, dobrze, nie wstydź się. Poznam cię z moją synową i jej przyjaciółkami. Hej! Spotykamy się na warsztatach teatralnych seniorów, a właściwie ich podsumowaniu, czyli na spektaklu, który nosi tytuł Kobiety na medal. Reżyserem spektaklu była pani Elżbieta Kamasa. Spektakl jest podsumowaniem też siły międzyrzeckich kobiet, ich uroku, ich potencjału. W spektaklu zostały wykorzystane fragmenty prozy pani Krystyny Kornackiej, jak i lokalnych międzyrzeckich artystów, poetów, w tym pana Leszka Sokołowskiego. W warsztatach teatralnych brało udział 11 osób, właściwie 12, razem z reżyserką spektaklu. Zajęcia były skierowane do seniorów. W przyszłym roku zamierzamy też realizować szersze zajęcia teatralne. To już pokaże czas. Projekt trwał niecałe 3 miesiące, więc to było duże wyzwanie w tym czasie przygotować, opracować i przygotować spektakl. Nasze seniorki doskonale sobie z tym poradziły. Bardzo cieszy nas duża frekwencja i do zobaczenia na następnych wydarzeniach. A ja śmiem o bitwie, o łące, o miłości, o podlaskich równinach. Śnię ułożona na trzcinę. Na kamieniu ma głowę, mchem obrosła na skronie. Słyszę dzwony z kościoła. Anioł pański ktoś woła. A ja śnię o tej ziemi, gdzie trawa kłania się ziemi z rana, gdzie bezkwitnie białawo, pachnie wieczorem siano, a dwie rzeczki podlaskie tulą w ramionach miasto. A ja śnię. Kochać świat, kochać miasto rodzinne, to nie wszystko, to bardzo mało. Trzeba jeszcze coś dać siebie. Odrobinę sekretu życia, trochę własnej wolności, a później zacząć żyć w miłości. Uczestniczyłam w projekcie, jaki został złożony na 2 miesiące odnośnie warsztatów teatralnych dla seniorów z miasta. I dzisiaj finał prac nasz. O, bardzo chętne są pani, jak widać, talenty również widać. Także no, byłoby dobrze, gdyby to był ciąg dalszy. Panie bardzo chętne, właśnie byłam nawet mile zaskoczona, że specjalnie nie czuły tremy, że bardzo chętnie uczestniczyły, bo zajęcia to były ćwiczenia z dykcji, ćwiczenia z gry aktorskiej, wyrażanie różnych emocji za pomocą gestów, nie tylko słowa, a dopiero w finale jakby była nauka tekstów na pamięć, no i sam występ. Warsztaty prowadziłam ja, jednocześnie i scenografia, i wszystko. 3 w 1. Kochajmy się,
dopóki czas nam sprzyja. Seniorzy, kochajmy się, bo takie chwile już nie wrócą. A jeśli nawet kiedyś wrócą, to tylko we śnie. Radujmy się, dopóki jeszcze można. Radujmy się, dopóki czas nam sprzyja. Seniorzy, radujmy się, bo takie chwile już nie wrócą. A jeśli nawet kiedyś wrócą,